Witam Cię serdecznie. Dzisiaj na moim kanale filmik, który będzie bardzo kolorowy, bardzo rozmaicony, ponieważ zaprosiłam gościa specjalnego, a ten gość zaprosił swojego gościa. A zrobiłam to, ponieważ w katalogu 10 firma Oriflame wypuściła bardzo fajne, kolorowe pomadki, neonowe pomadki, które w tej chwili są bardzo modne, bardzo na czasie. Na ulicach miasta można spotkać wiele dziewczyn, wiele kobiet, które takie pomadki ma na ustach. W związku z powyższym pomyślałam sobie, że najlepiej o pomadkach i o tym, jak je wykorzystywać, pokaże nam wizażystka, nasz ekspert do spraw makijażu, Agnieszka Krzemińska, która opowie Wam dokładnie, w jaki sposób należy eksponować usta, wykorzystując właśnie między innymi te pomadki, ponieważ będzie jeszcze dużo innych kolorowych kosmetyków. Zapraszam Cię do oglądania dalej tego filmu. Cześć. Dzisiaj do współpracy zaprosiłam Paulinkę, będzie naszą modelką, by pokazać Wam, jak zrobić makijaż dzienny z wykorzystaniem właśnie kosmetyków Oriflame i z nowymi pomadkami neonowymi właśnie z kolekcji D1. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda taki makijaż zasadzony do końca. Na początek nałożę bazę, którą bardzo lubię. Jest to baza Jordan Gold. Paulinka ma cerę suchą, więc idealnie do tego będzie się nadawać. Utrwali nam piękny makijaż na cały dzień. Jeśli chcesz, aby cienie utrzymały się bardzo ładnie na całej powiece, odrobinkę nałóż ją również na powieki. Do nałożenia podkładu. Polecam Wam tym razem na okres taki właśnie letni dwa podkłady. Jest to D1 i Luskin z filtrem 20, więc to jest bardzo dobre. Jeśli nie używacie kremów z filtrem na dzień, no to proponuję nałożyć Wam taki podkład. Ewentualnie podkład Jordani z nowej kolekcji, również z filtrem 15. Ja dzisiaj akurat wybiorę Jordani, bo ma trochę mocniejsze krycie, a Ci akurat potrzebujemy przykryć pewne jakby niedoskonałości skóry. Do tego proponuję użyć Wam pędzelka Jordani, też jest z katalogu, słuchajcie, jest rewelacyjny. Świetnie nakłada nim się podkład, jak również możecie wykonturować buzię, nałożyć bronzer, róż. Bardzo ładne daje Wam krycie, dociera do każdej, do każdego jakby zakamarka Waszej skóry. Nałożyłam już korektor i puder. Korektor z kolekcji D1 i Luskin, również oświetlający. Ma delikatne krycie, a przy okazji pięknie nam oświetli skórę pod oczami, nie podkreśli nam różnych jakby niedoskonałości. Jak również przypudrowałam buzię już też pudrem z tej samej kolekcji, z tego względu, że ładnie rozświetla nam cerę, jak również ma troszeczkę mocniejsze krycie przy okazji podkład. Także dlaczego użyłam korektora pod oczami i na powieki? To też jest jakby nasza baza pod cieni, czyli przy okazji nasze cienie będą ładnie wyglądały, lepiej się trzymały, no i to oko będzie bardziej świetliste i promienne. Teraz użyję jednych z produktów, czyli kulki, oczywiście nasze ulubione Jordani, moje opakowanie już na koniec starte. Mam tutaj Natural Radiance w tym odcieniu, by pokazać Wam, jak bardzo szybko można zrobić taki właśnie dzienny rozświetlony makijaż. Tymi kuleczkami na co dzień bardzo ładnie rozświetlimy, podkreślimy kości policzkowe. Dodamy blasku cerze. Nasza twarz nabiera jakby charakteru, nie jest już taka płaska, zawsze ma jakiś dodatkowy podkreślony kontur. I teraz to, co zostaje na Wam pędzelku, bądź można umoczyć w kulkach z zapniączka. Muskamy delikatnie powieki, czyli mamy w tym samym odcieniu już jakby zrobione oczy. To takie szybki w domu, jak będziecie malowały. Nasze oczka wyglądają rozświetlająco, w kolorze właśnie kuleczek. Podkreślimy troszeczkę brwi. Czeszemy, zczeszę nadmiar pudru. Warto wykorzystać dziewczyny w domu taką szczoteczkę, jak macie po swoim starym tuszu do rzęs. Umyć dobrze i zawsze wyczesać sobie, żeby te brwi nie były takie szare, bo zawsze nam się podkład i puder gdzieś do nich przykleili. Za chwilę przejdziemy do malowania, ale skończymy oko. Proponuję na co dzień użyć albo kredki,
jeszcze jakbyśmy chciały bardziej podkreślić oko, albo jeden z czterech kolorów właśnie Alinera w pisaku. Tylko pamiętajcie o jednym, one są naprawdę trwałe, więc jak zmywacie nawet makijaż, to gdzieś Wam zostaje taka kreska na powiece, tak jakbyście miały makijaż permanentny tak naprawdę. Także ja to sobie wybiorę w kolorze grafitem brązowym. Jak zrobicie cieniutko kreseczkę, zawsze będzie to wyglądało, jakbyście pogrubiły sobie po prostu linię rzęs, bardziej ją podkreśliły. Przejdźmy do wytuszowania rzęs. Użyję dziś w tym naszą ulubioną i większość chyba ulubioną maskarą naszych klientek. To jest właśnie maskara Wonder. Ona bardzo ładnie, patrz w dół, podkręci nam rzęsy, rozdzieli, nie sklei, wydłuży i pogrubi. Tego nazywa się 5 w 1. Rzęsy wytuszowane, więc przejdziemy do podkreślenia jeszcze linii brwi. Użyję do tego celu z nowej kolekcji właśnie V1. To są te same cienie, tylko po prostu zmienione opakowania. Sami zobaczycie, jaki będzie efekt, można powiedzieć, tego makijażu oka, jak będą bardziej rzęsy brwi, przepraszam, podkreślone. Tu oczywiście pamiętajmy, że mamy pędzelki, ja z wygody używam takiego na dłuższym. Z dłuższym trzonkiem, więc. Brwi podkreślone, mam nadzieję, że Wy również widzicie tą różnicę co ja, uważam, że bardzo ładnie. Pamiętajcie, że tymi brwiami, tymi cieniami możecie podkreślić brew zawsze, no każda z nas ma zawsze jakieś tam niedoskonałości w naszej brwi większości, więc zawsze możecie domalować na przykład włoski, których nie ma, a takimi cieniami świetnie uzupełnicie właśnie jakby braki w Waszych brwiach, także pamiętajcie, żeby właśnie używać, żeby sobie je podkreślić. Oczywiście to już, można powiedzieć, makijaż prawie skończony. Czego Wam brakuje? Na usta jakieś super pomadki. Możecie użyć błyszczyku, to będzie bardzo delikatny makijaż dzienny, ale warto też podkreślić usta. Teraz w modzie są właśnie te pomadki neonowe. Ja dziś użyję właśnie z prześliczna, według mnie ta różowa, chociaż słuchajcie, naprawdę wszystkie kolory są prześliczne, więc użyjemy jej. Różowy bardzo kolor odmładza. I do tego przygotowałam dwie konturówki, jaśniejsza i ciemniejsza. Jeśli użyjemy jaśniejszą konturówkę, oczywiście makijaż będzie taki idealny jak ta konturówka, pomadka, przepraszam. Jeśli użyjemy konturówki ciemniejszej, możemy zrobić makijaż ust ombre, czyli przejście kolorystyczne od ciemnego do jaśniejszego koloru. Więc na początek pokażę Wam ten tradycyjny. Pamiętajcie, aby przy użyciu takich ciemniejszych pomadek, takich bardziej ostrych, warto używać konturówki, by bardziej podkreślić kształt ust. Do tego również jest moja jedna z ulubionych kredek, oczywiście taka nudowa. Służy nam bardzo ładnie do podkreślenia również ust. Wystarczy obrysować na zewnątrz, zewnętrzną linię ust, tak zwany łuk kupidyna, czyli tutaj skupić się na tym miejscu, jak również pod spodem. Nadała Wam to wyrazistego kształtu ust i są takie bardziej ponętne. Również możecie użyć rozświetlacza. W naszych różach też są rozświetlacze. I delikatnie tylko musnąć tutaj właśnie ten środek kupidyna, a zobaczcie, jak bardzo ładnie uwypukliwam usta. Ja również mam na sobie, ja tylko mam inny odcień pomadki. Ja mam dzisiaj na sobie, już Wam pokazuję, tą. Również mam użytą tą miodową kredkę. Ja mam akurat Rose Ray, bardzo fajny kolor, słuchajcie. Więc teraz użyjemy tego.
te kolory są po prostu przepiękne. Są czyste, matowe, wyraziste. I co ważne, utrzymują się długo na ustach. Mimo to, że coś jecie, pijecie, a mimo to pomadka zostaje wam na ustach. Są bardzo mocno napigmentowane. Słuchajcie, może to dziwnie wygląda, pomadkę trzymam w ręce, ale wbieram z dłoni. Z tego względu, że zaskakowałam sobie troszeczkę pomadki na dłoń. Dla bardziej higienicznego efektu, można powiedzieć, maluję po prostu mnóstwo pań. I chciałabym, żeby po prostu ta pomadka była czysta i higieniczna. Słuchajcie, usta już pomalowane. Wydaje mi się, że pięknie wygląda, tak jak na mój gust mi się bardzo podoba. Ale nie powiedziałam wam najważniejszego. Słuchajcie, jak dobierać pomadki. Przede wszystkim, żeby nie malować tyle razy usta, bardziej, że one są naprawdę, słuchajcie, mocno napigmentowane, więc jak ścieracie kolor, by zobaczyć następny, ona już zostaje na ustach. Więc jak sprawdzić, żeby dla nas był odpowiedni kolor? Przykładamy do naszych ust w ten sposób pomadkę, uśmiechamy się i patrzymy, jak wygląda nasza skóra, nasze usta, nasze ząbki, czy pasuje nam, czy nie. Czy weźmy nawet tą pomarańczową, jest po prostu przepiękna i o dziwo, nie są żółte zęby przy tej pomadce. To jest taka pomarańczowa neonowa, widzę, że jest duże zainteresowanie tą pomadką. I tu jest pomadka, którą ja również mam na ustach, zobaczcie. Tak naprawdę naszej modelce, nasze polnie po prostu pasują wszystkie. Ma białe ząbki, piękny uśmiech, piękne usta, więc tak naprawdę, który kolor bym nie wzięła, po prostu będzie idealnie pasować. Pokażę wam teraz, no chciałam już, żeby z tą jasną konturówką, czyli żeby ten podkreślić idealny kolor tej pomadki, dodam teraz konturówkę mocniejszą. Oczywiście wy powinniście zrobić to najpierw, czyli mocniejszą konturówkę, a później na to pomadkę. Ja mam troszeczkę odwrotnie, można powiedzieć. Obrysowujemy kant naszych ust. Czasami ja mówię, wystarczy w domu mieć dwie konturówki, jasną i ciemną, to jedną pomadkę, a będziecie mieć po prostu jakby dwie pomadki, tak by się wydawało, bo jednak pomadka zmienia kolor swój pod wpływem konturówek. Zobaczcie, konturówka jest mocniejsza, a więc nasza pomadka nabiera mocniejszego, intensywniejszego koloru. Najpierw obrysujecie kontury, zanim nałożycie pomadkę, no bo ja teraz pokazałam wam troszeczkę jeszcze w innej wersji, wcześniej z jaśniejszą konturówką. To warto grubo posmarować konturówką. Jeśli macie pędzelek, rozetrzeć pędzelkiem tylko naszą jakby linię tej konturówki i nakładamy pomadkę. Wtedy tutaj będzie ciemniejsza, a od środka będzie jaśniejsza. Zobaczcie, no ja teraz dokładnie tak zrobiłam. Od razu nasza pomadka już nie jest tak bardzo jasno-różowa, intensywna. Również możemy użyć, jeśli macie jakąś pomadkę nudową w domu, bardzo jasną, na środek ust albo bardzo jasnego błyszczyka i również otworzy nam to bardziej usta. Także widzicie, jedna pomadka, dwie konturówki, a usta już wyglądają inaczej.